czy polski absolwent, proszę wybaczyć, brutalny biznesowy język, to jest dobry produkt, to jest dobry towar na rynku nie tylko wewnętrznym, bo wiadomo, że tu ma pewne przywileje, ale na rynku natowskim. Po kilku latach doświadczeń, które mamy w tej materii, bowiem dopiero od roku 2002 kształcimy studentów bez mundurów. Do tej pory kształciliśmy tylko na potrzeby Ministerstwa Obrony Narodowej, więc mogę powiedzieć z całą szczerością, że absolwenci w mundurach to są prawdziwi oficerowie natowscy. W ciągu 5 lat studiów 11 miesięcy spędzają w jednostkach wojskowych, w centrach szkolenia. Dzięki temu odzyskują dyplom inżyniera, magistra inżyniera, a jednocześnie mają patent oficerski. Wie pan, dużo się mówiło o brakach w specjalistycznym języku angielskim, że to jest ich pięta Achillesowa. Czy to się zmienia? Jest to na pewno duży problem, ale radzimy sobie w ten sposób, że mają przede wszystkim studenci wojskowi zwiększoną ilość języka angielskiego. Muszą zdać według STANAG-u, czyli według norm natowskich egzaminy, dopiero wtedy są dopuszczeni do egzaminu oficerskiego. Nasi oficerowie ponadto kształcą się nie tylko w centrach szkolenia, ale również w zakładach przemysłowych odbywają praktyki, a natomiast studenci cywilni, których jest w tej chwili więcej niż studentów wojskowych, przechodzą bardzo solidne przeszkolenie, ale co jest istotne, są pozyskiwani w drodze dosyć zaawansowanych konkursów. Muszę jeszcze dodać, że nasi absolwenci po skończeniu studiów są oficerami natowskimi, potrafiącymi obsługiwać zaawansowany sprzęt, urządzenia wojskowe. Dzięki temu pełnią obowiązki i na misjach, i w strukturach NATO.